Cześć, witam. Czasem mrugnie do mnie z półki jakaś mała, dawno zapomniana książka i tak się stało również i teraz. Ta książka jest faktycznie maleńka, William Faulkner, Intruz. Książka wydana w cudownej serii Nike. No i cóż o Faulknerze. Laureat Literackiej Nagrody Nobla. Chyba najsławniejsza książka to jest Absalome, ale ja czytałam co tam, Światłość w sierpniu i Rezydencja. A tutaj Intruz, temat taki sam jak w książce Harper Lee, Zabić Drozda. Otóż czarny Murzyn na południu, gdzie rozgrywa się akcja na południu Stanów Zjednoczonych, zostaje oskarżony o zamordowanie białego. Obrony podejmuje się biały adwokat, zresztą na usilną prośbę swojego siostrzeńca, chłopca, który kiedyś przez tego Murzyna Lukasa został uratowany przed utonięciem. Podejmuje się obrony. No, miasto szykuje się do linczu, do podpalenia chaty Lukasa. Tym bardziej jest on nielubiany w miasteczku, bo nosi się jak biały i ma ambicje być białym. I w końcu wujek wraz z siostrzeńcem, jeszcze kilkoma osobami, doprowadza do uniewinnienia Murzyna, bo się okazuje, że zabił zupełnie kto inny, z zupełnie innych powodów, a więc jest tu taki wątek kryminalny. Akcja rozgrywa się w latach 30. na południu Stanów Zjednoczonych. Właściwie nic nowego. Co ja mam tutaj za cytaty przygotowane, ale dlaczego książka ta mnie zafascynowała, to za chwilę. Ale co tu ja mam za cytaty? Aha, o Murzynie. Najpierw musimy go nauczyć, że jest czarny. Musi przyznać, że jest czarny, a potem może przyjmiemy go takiego, jakim on chce być przyjęty. Ten cytat myślę, że jest uniwersalny, bo dotyczyć może każdego obcego, innego, który jest odrzucony przez środowisko jakieś tam ksenofobiczne. Wprawdzie są tutaj akcenty. Wujek, czyli ten adwokat, jest człowiekiem bardzo postępowym i mówi tak: pewnego dnia Lukas będzie mógł zabić białego człowieka strzałem w plecy tak samo, nie narażając się na pętlę linczu czy płomień benzyny, jak gdyby to zrobił biały człowiek. Przyjdzie czas, że będzie mógł głosować wszędzie i zawsze tak, jak biały człowiek. Mówi wujek. Kiedy ten czas nadejdzie? Ten czas nadejdzie. Mówię tylko, że krzywdę wyrządzamy my, południe. My ją musimy odkupić i wykreślić sami, bez niczyjej pomocy i bez niczyich rad. Mówi wujek. Niektórych rzeczy nigdy nie... Aha, i do takiej rady udziela swojemu... swojemu krewnemu. Mówi, niektórych rzeczy nigdy nie wolno ci móc znieść. Nigdy nie wolno ci się zgodzić na znoszenie pewnych rzeczy. Niesprawiedliwości i przemocy, hańby i wstydu. Obojętnie, czy jesteś młody, czy jesteś już stary. Te myśli, jak już wspomniałam, są uniwersalne. No i zawsze i wszędzie będą się sprawdzały. Książka ta bardzo mi się spodobała, a jej największą wartością jest język. I tutaj pozwolę sobie na porównanie. Język Faulknera jest dla mnie jak rzeka Mississippi. Pełen meandrów, tajemniczych zakątków, nie wiem, jakichś krzewów, przez które trzeba się przedzierać. Jest to język skomplikowany czasami. Zdania są bardzo rozbudowane, pełne metafor, pełne porównań. Całe strony, pełne opisów. Całe strony właśnie potrafi autor zabudować jednym czy dwoma zdaniami. Ale chyba jest to, znaczy nie chyba, dla mnie jest to atut tej książki i atut twórczości Faulknera. Także polecam Intruza. Napiszcie, jakie było wasze spotkanie z twórczością Faulknera. Czy macie jakieś zastrzeżenia, czy go kochacie, nienawidzicie, czy na razie odstawiliście na bok. Dziękuję, do zobaczenia.